Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, to jest oczywiście GTA 5 kampania i wyobraźcie sobie, że dzisiaj zagramy Michaelem, musimy się przygotować do wielkiego napadu. Mianowicie musimy zrobić parę lekcji w szkole latania i mam nadzieję, że nam się uda. Aczkolwiek podejrzewam, że może być to bardzo ciężkie, więc zobaczymy. Dobra. Okej, okay. Naucz się startować, tak? Musimy parę godzin spędzić tak naprawdę na lotnisku. Pouczyć się troszkę pilotażu i wtedy będziemy mogli rozpocząć też napad, ale z drugiej strony podejrzewam, że będzie jeszcze troszkę więcej przygotowań. To jest tylko właśnie pierwsze przygotowanie, tak czuję. Zdążę, Paweł, zdążysz? No, złoto, jakoś się udało. Okej. Okay. Później będzie trudniej, tyle co pamiętam, to później będzie trudniej. Ja robiłem oczywiście taką naukę w online i niestety nie wszystko poszło mi tak powinno. Lądowanie na pasie, bezpiecznie lądować na pasie. A nie, to zupełnie coś innego, zupełnie inne przygotowania, inaczej tutaj to wygląda, zupełnie inne zadania są niż w online. Lądowanie na pasie. Dobrze. Zaraz wylądujemy sobie na pasie. Jeden. Go. Musi chyba tu skręcić. Zdążymy? Fuck, mam się zatrzymać tutaj. Jest! Porażka! Ja pierniczę, masakra. Takie proste, ja myślałem, że mam przylecieć, a tam mam się zatrzymać. God damn it. Kto by pomyślał? Dobra, słuchajcie, jeszcze raz. Tym razem na spokojnie. Oczywiście nie było spokojnie, tylko że pod koniec się okazało, że mam się zatrzymać w pewnym miejscu. No, jest, udało się. Ale to są bardzo proste zadania w porównaniu z tymi z online. Ja jest po prostu niesamowite, tam mam jakieś beczki robić w online, to mam pod mostem, nad mostem, przez most. To jest po prostu niesamowite. Dobra, lot do gruntu kołami. To będzie proste. Chyba. Dobra, olać tutaj instrukcje. Zrobimy to na żywca. Tutaj kółeczek nie schowam niestety. Minuta 40? Czy to będzie przelot najprawdopodobniej? Pierwszy punkt kontrolny. Co teraz? Beczka. Jest, okej. Na sygnał. Raz, dwa, trzy. Fuck! Ja pierdzielę! Fuck! Co to zrobiłem? Zakręciło mi się tak. Okej, okay, dobra. Nikt nic nie widział, to się wytnie. To można wyciąć. Okej, okay, dobra. Jeszcze raz. Muszę napaść wysokości przede wszystkim. Będzie wtedy łatwiej. Jeżeli nabrał wysokości, byłoby łatwiej. Ja, wiecie, ja tak troszeczkę zmaściłem. Bierzmy wysokość.
to the left or right. Okay, perform a barrel roll. Stones of steel! I like it! Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. I want to see you do 3 barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay, perform 3 barrel rolls in a row. Raz. Dwa. Trzy. Very nice! Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and level out the plane again. Now let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay. Roll the plane upside down. Hold the plane upside down for several seconds. Dobrze nam idzie, dobrze nam idzie. Roll the plane right side up. Great work out there. Jest. I'll teach you some more moves next time. Patrzcie, dobrze idzie, nawet dobrze idzie, ale pierwsze podejścia nie zawsze wychodzą, no niestety. Dobra, no okej, co my tu mamy dalej? Znowu złoto. Naucz się latać bokiem. O, poważnie? Dobra. Dobra, spróbujmy. 2, 1. Jazda. 54 sekundy na szczycie, to będzie troszeczkę krótsza misja. Pod warunkiem, że uda nam się wykonać za pierwszym razem. Jest. Perfect. Now hold that position. Don't forget to use your rudders to maintain altitude. Level out the plane. Good. Let's see if you can do the same thing on the other side. On my mark, roll your plane over to the opposite side and hold the position. Okay. Perform a knife edge on the other side. Level out the plane. That was an amazing run. You should be poszło very jakoś. Proud of yourself. To są bardzo proste zadania, aczkolwiek to jest kampania, więc no nie wyobrażajmy sobie tutaj, że będziemy mieli jakiś palący się samolot, który musimy wylądować. Albo samolot bez silnika. Opleć miasto na niskim pułapie. Myślę, że to też nie powinno być większym problemem. To bardzo często gęsto robię, ale niestety nie samolotem. Śmigłowcem to tak, ale absolutnie nie samolotem. Zobaczymy, jak teraz samolotem pójdzie. Tym bardziej, że ten samolocik jest dość szybki, a misja widzę dość długa. Także powiem, że złota nie tutaj zrobić nie zrobię. Dobra, na razie jest prosto. Okej. Z pewnością na padzie byłoby łatwiej. Na klawiaturze troszeczkę zawsze trudniej się gra, jeżeli chodzi o jakieś takie samochodówki, zręcznościówki i tak dalej. Na razie widzę, że jest bardzo prosta misja. Leć po prostu nad wodą. Gdybym miał latać nad miastem, to bałem się, że byłoby znacznie trudniej. I mógłbym sobie nie poradzić na początku. Dobra, zaczyna się miasto chyba. Okej, okay, pod mostem będzie chyba. Albo i nie, dobra. Na szczęście nie będzie pod mostem. Dobra. Tuż nad latarniami, ja pierdziem. O fuck, ledwo co, ledwo co. Spokojnie, wyrównaj chłopie, wyrównaj. Dobra. Zdążymy może jeszcze. Patrzcie, jeszcze tylko tutaj to. I od razu meta. Dobra, i teraz do mety. Myślę, że zdążymy. Zostało nam 10 sekund w chwili obecnej. Być może nam się uda zaliczyć na złoto.
4, 3, 2, 1. Jest, dobra. Poszło na złoto. Nie rozumiem, dlaczego akurat Michael będzie prowadził pilotowo samolot, a nie na przykład ktoś inny. Dobra, wyląduj samolotem na moście poza miastem. No, jeżeli most nie będzie posiadał zbyt wielu elementów. A, takie coś. Lightowo, myślę, że lightowo. Pod warunkiem, że nie będzie zbyt wielu pojazdów. Fuck! Żeś dał dupy. To nie było do końca, to powinien spróbować jeszcze raz, poważnie? No Holender, jasna! Zaliczono, ale nie na złoto raczej. Medal srebrny. Dobra. Przejęzyczyłem się już parę razy, masakra. Dobra, pętla. O, strasznie długa misja. Więc jak przyjdzie nowy komputer, będę nagrywał wszystko w wyższej rozdzielczości, w wyższej ilości detali. Co na razie stwierdzimy, że nie ma sensu po prostu jechać w czymś takim, czyli w HD. Z małą ilością detali. Holender, ten koleś cały czas musi mi gadać do tej sławki. Wkurza mnie to bardzo. Wystarczy, że są znaczki. Ja widzę, co mam robić. A ten mi pitoli przez te radio. Okay. Let's try it again. Just like before. Steady the plane first, wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. Now we're talking. Dobra. You're doing good so far. I think we can squeeze in one more stunt. Pewnie w dół teraz. Okej, wiem, o co chodzi. Chyba. Jak nie o to chodziło? Jezus Maria. Nie czaję, o co mu chodzi w ogóle. Tak? Jezus Maria, dobra, niech ci będzie, stary, żeś się przyczepił mnie, jak nie wiem. Mało zrozumiałe to było teraz. Teraz był brąz już. Okej, okay, obleź miasto śmigowcem, wyląduj na lotnisku. To będzie, myślę, troszeczkę prostsze. Jasne, prostsze. Tak przed chwilą. Nie chcę tego oglądać, nie chcę tego oglądać. Dobra, lecimy. 2, 1. Gdzie mam dolecieć? Znaczek. Mamy 2 minuty 40 sekund. Okej, okay. Teraz tutaj. Troszkę
chyba niżej. Okej, chyba zaraz będziemy lądować, mam nadzieję taką. Tak, uważaj na budynki i na różne ciustwa. Okej, góra. Gdzie lądujemy? Okej, cały czas prosto teraz. Musimy troszkę zredukować wysokość. Okej. W ogóle nie bardzo często latam śmigłowcem w GTA Online, więc być może dlatego tak w miarę dobrze mi idzie. Zostało mi jeszcze paręnaście sekund, parę dziesiąt właściwie nawet. Ah, fuck! God damn it. Co, że się nie zaliczy? Czorzych? O! Dobrze mi idzie, Paweł już się pochwalił i od razu poszło. Dobra, już nie zdążę, zdążę na srebro. Okej. Na złoto niestety nie zdążyłem. Gdzieś tam pominąłem jeden znacznik. Możliwe, że to było właśnie powodem. Szybki lot śmigłowcem. Przejdź śmigłowcem przez miasto tak szybko jak potrafisz. Okej, dajcie mi szybki śmigłowiec tylko wyłącznie. Myślę, że nie będzie problemu. Zobaczmy, mam nadzieję, że będzie prosta droga. Dwa. Jeden. Limit czasowy, aha. Dobra, prosta sprawa na to wygląda. Ale był lot przez miasto, więc podejrzewam, że prędzej czy później zaraz będziemy musieli natrafić na jakieś przeszkody do wyminięcia. Ale może tylko mi się wydaje. Może nie będzie tak trudno. Okej. Prosta droga. Limit czasowy za chwilę. No jeszcze nie, do połowy jeszcze mam trochę czasu. Okej. Za chwilę połowa czasu nam przyleci. Jakie skupienie. No pewnie, że tak. Nie mam innego wyjścia. O Holender, żartujecie sobie teraz. Ja pierdzielę. Żebym trafił tylko teraz. Dobra, poszło. Fuck. Przesadzimy z wysokością. Okej. Na szczęście lecimy, ale za chwilę silnik pewnie padnie. Więc warto byłoby powoli wycofywać się do mety. I widzę, że zaraz lądujemy. Dobra. I znowu walczymy o srebro. Dobra. Wow. Myślałem, że zginę po prostu. Pod koniec, zaraz przy tym moście, myślałem, że po prostu rozwala ten śmigłowiec. Okej, co mamy? Skok z spadochronem. Wyskocz z dużej wysokości i postaraj się wylądować na nieruchomym celu. Mhm.
Dobra, wiem, o co chodzi mniej więcej. Trzy. Michael. Pewnie zesrany jesteś. Gdzie mam skoczyć? Tam gdzieś jest punkt. Tu nie mam akurat limitów czasowych. Ale widzę, że nie będzie prosto. To od razu mówię, nie będzie prosto, bo na spadochronie skakałem może kilka razy. A ten punkt jest dość daleko, jak widzę. Na szczęście na dachu, na jakimś parkingu chyba. Więc o tyle dla mnie łatwiej, że nie muszę manewrować między budynkami. Ale i tak nie będzie to najprostsze zadanie. Dobra, powoli może redukujmy. Widzę, że źle oceniłem odległość do wysokości. Może troszeczkę w dół. O mój Boże, szybciej w dół. Jest! Wow. Na szczęście udało się. Ciekawe, czy złoto, czy srebro. Chyba złoto powinno być teoretycznie, chociaż ja wylądowałem dość daleko. Ale jest, ok, złoto. Skok do celu, wyskocz z wysokości i postaraj się lądować na ruchomym celu. No to jest troszkę trudniejsze zadanie. Podejrzewam, że coś będzie jechało, tak? Podejrzewam, że po prostu po pasie startem będzie jechał jakiś pojazd. Tak jest, na ciężarówce. Okej, dobra. Na szczęście ta ciężarówka jedzie w miarę powoli. Ale też tu jest pewnikiem ograniczenie czasowe co do ilości, co do długości pasa, a jak dojedzie do końca, pewnie będzie koniec zabawy. Trzymajcie kciuki, że mi się uda. Dobra. Matko Boska, jesteśmy coraz bliżej. Jest. Dobra, zostało nam chyba ostatnie zadanie, tyle co pamiętam. O mój Boże, dobra, zapracujmy skrzydła. Przeleć przez miasto wykonując akrobację. Chyba żartujesz. To będzie najgorsza misja teraz, najgorsze zadanie z tych wszystkich. Aczkolwiek przyznam wam szczerze, chyba w GTA Online druga, trzecia misja już jest tego typu. Że jest nieciekawie. Ok, czyli gdzieś tam muszę na żyletkę przejść. 10 i muszę przejść do góry nogami, więc jest nieciekawie. Punkt kontrolny lotu na żyletkę. To jest zielony. Ok, czyli zaraz będzie żyletka. Na niebieski to jest odwrócony, dobra. Czyli przez tamten punkt muszę na żyletę przelecieć. Żyleta. Żyleta. Dobra. Okej. Okej. Dobra, teraz niebieski. Nad mostem do góry nogami. Bo trudne. Okej. Troszkę nisko lecimy i to jest bardzo duży problem, bo jest bardzo łatwo się rozbić.
Nie, po co ja kręcę głową, jakby to miało pomóc jakoś. Na razie na zielono, na razie żółte, czyli normalnie przelatuje. Po ludzku. Nie jak kretyn. Nie jak samobójca. Dobra, jest. Teraz tutaj. Dobra. Do góry nogami. Wycelować, wycelować. Okej. Będzie żyleta. Skończymy tę misję, skończymy tę misję, naprawdę skończymy tę misję. Okej, okay, i tu musimy wylądować, tak? Czy przylecieć tylko przez punkt? Oby tylko przylecieć, oby tylko przylecieć? Złożymy na złoto może jeszcze. Jest, dobra. Weszło. Udało się. Cudnie. Wszystko zaliczone. Ze szkoły letniczej wychodzimy. Zadowolony Mike. Chyba. That ain't fair. But T, baby, I'm just trying to tell you I care about you. You care about yourself. I need someone real in my life. We wasted years on this bullshit and you still the same. I want a family. I need some security in my life. Goodbye, Franklin. Shit. Coś nie pykło? Okej, słuchajcie, zostaną jeszcze jakaś misja z Lesterem. To wygląda. Aczkolwiek możemy wykonać wyłącznie Franklin, stąd musimy się tam udać z Franklinem. Ja niestety nie mam już czasu, więc nie będę zaczynał kolejnej misji. Podejrzewam, że wówczas jak skończymy tę misję, będziemy mogli rozpocząć już napad. Jak podejrzewam, zobaczymy jak to wyjdzie. A tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, pa pa.